Ja bardzo się cieszę, słuchajcie, i dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie. To jest nasza taka historyczna pierwsza rada. Bardzo przeżywamy to z panem przewodniczącym i myślę, że jakoś tutaj damy radę. Dzisiaj mieliśmy okazję przyglądać się pierwszemu zebraniu. Jak widzę, zainteresowanie i wola działania we Wronkach wśród młodzieży duża. No tak, jestem też miło zaskoczony tym powerem i tymi pomysłami i potencjałem. No zobaczymy, świetnie możemy pracować. Ukonstytuowała się pierwsza młodzieżowa rada miasta i gminy Wronki. No i tylko trzymać kciuki. Mam nadzieję, że to będzie takie świetne ciało doradcze dla nas ciut starszych. Czy na to się burmistrza jakieś nazwiska przyszłych polityków ewentualnie już? Kiedy osiągną? Nie. Panie Macie, nie idziemy aż tak daleko. Oczywiście oni muszą się wtrybić w to wszystko i zapoznać, ale fajnie, że się tym interesują. Myślę, że to też będzie pączkowało i z pożytkiem dla ich też rówieśników. W Wronkach mamy też już działającą Radę Seniorów. Tak, tak. Także mamy pełen komplet, także no, burmistrz i radni mają naprawdę super komfort, bo możemy się posiłkować i starszymi, i młodszymi. Dziękujemy oczywiście członka Młodzieżowej Rady Gminy Wronki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro, reprezentowanych przeze mnie osób młodych. Dowiedziałam się o powstaniu rady w sumie to z internetu, ze strony miasta i gminy Wronki. I to był taki mój cel na ten rok, żeby dostać się do tej rady, żeby móc być przedstawicielem naszej młodzieży tutaj w Wronieckiej. Myślę, że Młodzieżowa Rada Gminy powinna być przede wszystkim elastyczna, powinna umieć działać z innymi organizacjami w naszej gminie i powinna być bardzo otwarta na potrzeby właśnie młodzieży, ponieważ jesteśmy przedstawicielami młodzieży, czyli naszych rówieśników, koleżanek, kolegów i myślę, że oni mają swoje potrzeby też, które nie zawsze chcą powiedzieć nauczycielowi, raczej mówią je na przerwach gdzieś między sobą. Dlaczego elastyczna? No to się łączy właśnie z tą otwartością, że powinniśmy umieć dostosować się do każdego mieszkańca naszej gminy, młodego mieszkańca naszej gminy. A jeżeli chodzi o umiejętność współdziałania, to między innymi umiejętność współdziałania z Radą Gminy składającą się z osób pełnoletnich, którą wybieraliśmy w wyborach samorządowych. Najbliższe plany to na pewno opanować emocje, bo to są jednak duże emocje, mimo że to jest tylko tutaj posada na platformie gminy, tak? Ale to jest jednak jakiś obowiązek, najbliższe plany, następne spotkanie, no będzie za jakiś czas dopiero, ale jest sporo do przygotowania. Jakie problemy już może ewentualnie będą poruszone? Myślę, że będzie to na pewno bezpieczeństwo w czasie ferii naszej młodzieży i oczywiście pierwsze plany na zmiany w naszej gminie.